Laptopy zdecydowanie zdominowały rynek komputerów osobistych. Można to zobaczyć chociażby odwiedzając pobliski sklep z elektroniką, gdzie znajdziemy sporą alejkę z laptopami, gdzie na wierzej kilka blaszaków upchanych gdzieś od niechcenia z boku. Nie ma się co dziwić, laptopy zajmują zdecydowanie mniej miejsca, nie wymagają dodatkowych akcesoriów takich jak monitor czy klawiatura, a ich wydajność spokojnie wystarczy do przeglądania internetu i oglądania Netflixa. Moim zdaniem największą przewagą jest mobilność. Możemy je odłączyć od zasilania, one dalej będą działać, często nawet pozwalając na wiele godzin pracy na baterii. Przyjrzyjmy się, co pozwala na tę magiczną funkcjonalność. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Naszym modelem będzie dzisiaj bateria z 14-calowego iBooka G4. Nie pytajcie, jakie męki przechodziła, najważniejsze, że pozwoli nam odkryć swoje wnętrze. Po ściągnięciu obudowy naszym oczom ukazuje się 8 ogniw 18650. Ich ilość zależy od pojemności baterii i to właśnie one odpowiadają za magazynowanie energii. Obok widzimy płytkę z elektroniką, która kontroluje proces ładowania oraz zapewnia, że przebiega on bezpiecznie. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Widzimy układ BQ2085. Odpowiada on za sterowanie całym modułem baterii. To on monitoruje stan jej naładowania i informuje o nim resztę komputera, aby poziom naładowania wyświetlał się w zasobniku systemowym. Potrafi nauczyć się pojemności baterii, dzięki czemu jest w stanie podać stosunkowo dokładny stan jej zdrowia, czy ile czasu pracy zostało. Ponadto steruje wbudowanym w ten akumulator LEDami, dzięki którym sprawdzimy, czy bateria jest naładowana bez montowania jej w laptopie. Ściśle współpracuje z nim układ BQ29311. Dowodzi on ładowaniem ogniw poprzez tranzystory, w tym przypadku TPC8107, oraz zabezpiecza ogniwa przed za dużym obciążeniem czy zwarciem, które mogłyby doprowadzić do nadmiernego ogrzania się, a później zapalenia czy wybuchu ogniw. Monitoruje on również stan poszczególnych ogniw 18650, aby każde z nich ładowało i zużywało się w równym stopniu. Dodatkową furtką bezpieczeństwa jest zabezpieczenie przed wysoką temperaturą przyklejone do ogniw. Jeżeli temperatura będzie za wysoka, w tym przypadku 75 stopni Celsjusza, odłączy on ogniwa, zapobiegając samozapłonowi akumulatora. Pomimo tego, że naszym modelem była bateria z 15-letniego laptopa, podobne układy znajdują się we współczesnych netbookach, jednak często zintegrowane z płytą główną. Ogniwa z uwagi na wymiary współczesnych laptopów najczęściej są zamieniane na bardziej indywidualne konstrukcje, dopasowane do obudowy danego urządzenia. Po wszystkich tych objaśnieniach zrobiło się nieco nudno. Dlatego pora coś rozwalić. W palecie elektrozłomu, o której film będzie w niedalekiej przyszłości na kanale, znalazłem dwie baterie do laptopów HP. Jako że ich stan jest raczej marny, a ja nie mam gdzie ich użyć, jest to najwyższy czas, żeby zebrać z nich ogniwa 18650, gdyż znalazły one szerokie zastosowanie nie tylko w laptopach, ale także powerbankach, latarkach czy reflektorach, więc zużyte baterie do laptopów mogą być tanim źródłem tych akumulatorów, które nawet zmęczone życiem często prezentują lepsze parametry niż ich nowe chińskie odpowiedniki. Należy jedynie uważać, aby przy rozbiórce nie uszkodzić ogniw, gdyż te mogą okazać się dla nas sporym zagrożeniem. Świetne wyjaśnienie i przedstawienie tego problemu możecie znaleźć na kanale Nauka to Lubię. Link tutaj. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Zapraszam również na nowo założonego elektrośmieciarskiego i nie tylko Discorda oraz Instagrama, do których linki znajdziecie w opisie. Do zobaczenia, bye!